Sen jest to stan, w którym dochodzące do naszego mózgu bodźce ze środowiska zewnętrznego nie są jednak przez nas uświadamiane. Sen jest niezbędny do tego, żebyśmy się dobrze czuli w stanie czuwania i żebyśmy mogli funkcjonować prawidłowo w stanie czuwania. Pytanie jest zasadnicze. Ile czasu powinniśmy poświęcić na sen? To zależy od wieku. Okazuje się, że noworodki potrzebują aż 18 godzin po to, żeby dobrze funkcjonować, żeby dobrze się rozwijać. Wraz z wiekiem jednak liczba godzin snu maleje. U osób starszych powyżej 65 roku życia wystarczy już 6 godzin. W czasie całego naszego życia obliczono, że sen zajmuje około 20 lat. Przez 20 lat śpimy. Czy to źle? Jak powiedział polski filozof Tadeusz Kotarbiński, sen jest to skracanie sobie życia w tym celu, żeby je przedłużyć. I to prawda, dlatego że w czasie snu dochodzi do obniżania temperatury naszego ciała o 0,5 stopnia, dochodzi do zwolnienia akcji serca, do zwolnienia akcji oddechowej, do innego rytmu wydzielania się hormonów, do dobowego rytmu wydzielania się hormonów, do innej aktywności mózgu. I wszystko to dzieje się po to, żeby zregenerować nasze siły fizyczne, żeby usprawnić działanie układu immunologicznego i żeby zregenerować naszą psychikę. Większość ludzi przeznacza na sen od 6 do 10 godzin. Uważa się, że sen poniżej i powyżej tej normy to patologia. Mówimy wtedy o zaburzeniach snu, które kwalifikują się do leczenia. Współczesny człowiek w XXI wieku śpi aż o 2 godziny krócej niż ludzie, którzy żyli 100 lat temu. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że rozwój cywilizacji spowodował, że mamy bardzo dużo stresów, z którymi sobie słabo radzimy. Poza tym wynalezienie oświetlenia spowodowało, że został zaburzony rytm dobowy. Nie chodzimy już spać wraz z zachodem słońca i nie wstajemy wraz ze wschodem, tylko wtedy, kiedy sobie nastawiamy budzik. Trzeci powód, dla którego liczba godzin snu się zmniejszyła, to niewątpliwie brak aktywności ruchowej. U człowieka bardzo ważna jest tak zwana latencja snu, czyli czas od położenia się do łóżka i zgaszenia światła do zaśnięcia. Prawidłowo ten czas nie powinien przekroczyć 20 minut. Jeżeli przekracza 30, mówimy o bezsenności. Zaburzenia snu stają się w dzisiejszym świecie coraz poważniejszym problemem. Badania ankietowe wskazują, że jeszcze 25 lat temu problemy ze snem miał co czwarty Polak. Dzisiejsze badania mówią o tym, że to już jest co drugi. Co gorsza, zaburzenia snu utrzymują się u większości osób długo, u 50% chorych powyżej 3 lat. Objawy zaburzeń snu bywają różne. Może to być utrudnione zasypianie, może to być sen przerywany, wczesne budzenie, koszmary senne albo niska jakość snu. Niektórzy ludzie są przekonani, że w ogóle nie śpią i zwykle oznacza to bardzo płytki sen z wieloma nocnymi wybudzeniami. Cechą wspólną wszystkich zaburzeń snu jest utrudnione funkcjonowanie w ciągu dnia. Można więc powiedzieć, że paradoksalnie zaburzenia snu ocenia się po jakości czuwania. Bezsenność to nie tylko dyskomfort i złe samopoczucie. Wiele badań wskazuje, że zaburzenia snu sprzyjają chorobom serca, nadciśnieniu, otyłości, cukrzycy i depresji. Co więcej, niektóre statystyki wskazują, że osoby z zaburzeniami snu żyją krócej niż inne. Nie można więc lekceważyć zaburzeń snu, bo mogą się stać przyczyną poważnych kłopotów. Zaburzenia snu, mimo coraz większej częstości ich występowania, wydają się być najsłabiej zdiagnozowaną i przez większość osób bagatelizowaną grupą chorób. Według Światowej Organizacji Zdrowia prawie 1/3 osób boryka się z różnego rodzaju problemami. W krajach rozwiniętych szacuje się, że przewlekłe zaburzenia snu dotykają prawie 25 do 45% osób dorosłych.
W Polsce sama bezsenność występuje prawie u 24% osób. Prawie połowa ludzi zgłasza różnego rodzaju przygodne problemy ze snem, jednakże trwają one zbyt krótko lub są zbyt mało nasilone, aby można było rozpoznać chorobę. Zaburzenia snu występują częściej u kobiet i u osób starszych. Są one trzecim co do częstości problemem zdrowotnym po bólach głowy i dolegliwościach żołądkowych zgłaszanych lekarzowi pierwszego kontaktu. Mimo to jedynie u 15% pacjentów postawiono prawidłowe rozpoznanie i wdrożono odpowiednie leczenie. Duże rozbieżności w ocenach częstości występowania zaburzeń snu wynikają z różnych kryteriów rozpoznawczych oraz trudności diagnostycznych. Na zaniżone statystyki duży wpływ ma samo podejście lekarzy i pacjentów. Chodzi tu o ignorowanie objawów i brak właściwej diagnostyki. Bezsenność jest nie tyle chorobą, co zespołem objawów spowodowanych bardzo różnymi czynnikami. Analizę tych czynników należy zacząć od tych najbardziej oczywistych, na przykład bólu, no bo jak spać, jeżeli coś ciągle boli, duszności, jak spać, gdy nie ma powietrza, albo zaburzeń urologicznych, no bo jak dobrze spać, jeżeli kilka razy w nocy trzeba wstać do ubikacji. Najczęściej powodem bezsenności jest depresja lub lęk, a czasem zwyczajnie brak higieny snu. Nie można dobrze spać, jeżeli codziennie wstaje się o innej porze. Nie można też dobrze spać, jeżeli spędza się połowę dnia w łóżku. I na pewno nie będzie głębokiego snu przy braku aktywności fizycznej. Leczenie bezsenności zależy od jej przyczyny i czasu trwania. Stosunkowo najłatwiej leczy się tak zwaną bezsenność przygodną, trwającą do kilku dni. Taka sytuacja zdarza się na przykład przed operacją albo przed innym stresującym wydarzeniem. Wtedy wystarczy podać dowolny lek nasenny. Ale taka strategia leczenia jest skuteczna wyłącznie przez bardzo krótki okres. Jeżeli bezsenność trwa dłużej niż tydzień, stosowanie leków nasennych musi być znacznie ostrożniejsze. Nie wolno ich już przyjmować codziennie, tylko maksymalnie 2-3 razy w tygodniu. Jeżeli się nie przestrzega tej zasady, to problemy zamiast ustępować narastają. W tak zwanej bezsenności krótkotrwałej, czyli trwającej więcej niż tydzień, a krócej niż miesiąc, oprócz stosowania leków trzeba wprowadzić pewne zmiany w stylu życia. Przede wszystkim wyregulować rytm snu i czuwania, godziny wstawania. Jeżeli natomiast bezsenność trwa dłużej niż miesiąc, mówimy o bezsenności przewlekłej. I w takim przypadku leczenie już zależy głównie od przyczyny. Według statystyk dwie najważniejsze przyczyny zaburzeń snu odpowiadające za ponad połowę występujących przypadków bezsenności to depresja i lęk. O depresji jako przyczynie zaburzeń należy myśleć zwłaszcza wówczas, gdy mamy do czynienia ze wczesnym budzeniem. Natomiast o lęku wtedy, jeżeli problem dotyczy głównie zasypiania. Mało tego, liczne badania dowiodły, że depresja i bezsenność mają wspólne mechanizmy powstawania i bardzo podobny przebieg. Osoby z bezsennością, nawet jeżeli nie są smutne, nie są przygnębione, czyli nie mają jawnych objawów depresji, to wykazują podobne zmiany biologiczne jak chorzy z depresją. Mają podobne zaburzenia wydzielania hormonów, podobne zaburzenia rytmów biologicznych. Jeżeli zaburzenia snu utrzymują się dłużej niż miesiąc, mamy do czynienia z bezsennością przewlekłą, wymagającą szczególnego postępowania. Ze względu na liczne związki pomiędzy zaburzeniami snu a depresją, najskuteczniejsze w leczeniu okazały się niektóre leki przeciwdepresyjne. Ich stosowanie w miejsce leków nasennych jest nie tylko skuteczniejsze, ale i bezpieczniejsze dla chorego. Leczenie chorób przewlekłych, w tym bezsenności przewlekłej, jest długotrwałe. Trzeba się liczyć z koniecznością wielomiesięcznego, a czasem nawet wieloletniego podawania leków. Pacjenci odnoszą z tego tytułu liczne korzyści, bo oprócz poprawy snu, następuje zmniejszenie napięcia emocjonalnego i poprawa nastroju. Co więcej, leki przeciwdepresyjne stosowane przewlekle nie uzależniają i powodują znacznie mniej objawów ubocznych niż leki nasenne. Depresja i lęk to nie jedyne przyczyny zaburzeń snu. Są także inne. Jedną z nich jest obturacyjny bezdech senny, objawiający się m.in. chrapaniem, które jest najczęściej występującą dolegliwością podczas snu. Jakie są czynniki wpływające na to, iż chrapiemy? Przede wszystkim pasaż powietrza przechodzący przez górne drogi oddechowe. W czasie snu zapada się
podniebienie miękkie, zapadają się mięśnie, rozluźniają się mięśnie gardła środkowego oraz zapada nasada języka. To powoduje zawężenie pasażu i wprowadzenie drgania podniebienia miękkiego i języczka, a tym samym akustyczny objaw, jakim jest chrapanie. Oprócz zawężonego pasażu spowodowanego czynnikiem rozluźnienia mięśni, wpływem na chrapanie, a także na kolejny objaw, jakim jest obturacyjny bezdech senny, anatomia górnych dróg oddechowych. Tu należy wymienić takie czynniki jak skrzywienie przegrody, przerost małżowin nosowych, przerost migdałków podniebiennych, migdałka gardłowego np. u dzieci, schorzenia takie jak polipy nosa czy alergia. To wszystko może doprowadzić właśnie do zaburzonego pasażu, a tym samym rozwoju niebezpiecznego schorzenia, jakim jest obturacyjny bezdech senny. O ile chrapanie nie jest niebezpieczne z punktu widzenia medycznego, to obturacyjny bezdech senny może powodować poważne problemy zdrowotne. Obturacyjny bezdech senny to powtarzające się kilkusekundowe przerwy w oddychaniu uniemożliwiające dotlenianie serca i mózgu. Towarzyszy temu tak zwany niespokojny sen. Pacjenci się wybudzają, mają tak zwane objawy rzucania się podczas snu lub zwiększonej częstości oddawania moczu. Rano natomiast pacjent jest niewyspany, w ciągu dnia senny, występują zaburzenia koncentracji, zaburzenia osobowości, poranne bóle głowy, osłabienie libido. Wystąpienie takich objawów powinno skłonić do niezwłocznej wizyty u lekarza. To wszystko są objawy, z którymi oczywiście można sobie w większym lub mniejszym stopniu poradzić, natomiast poważne konsekwencje to są schorzenia układu naczyniowo-sercowego. Przede wszystkim zaburzenia rytmu, nadciśnienie, zawał mięśnia sercowego. Zawał mięśnia sercowego występuje dwukrotnie częściej u osób z obturacyjnym bezdechem sennym niż na przykład u nałogowych palaczy papierosów. Zatem jest to bardzo poważna jednostka chorobowa. Obturacyjny bezdech senny to zwiększone ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zaburzeń osobowości, a także śmierci. Kwartet śmiercionośny, to, o którym mówimy, jest to zespół X, gdy występuje hipercholesterolemia, otyłość, nadciśnienie i cukrzyca typu drugiego, zdecydowanie bardziej niebezpieczny jest, gdy dołącza do tego zespół obturacyjnych bezdechów sennych i wówczas mówimy o zespole Z. Po rozpoznaniu przez laryngologa występowania bezdechu następuje wybór stosownego leczenia, zachowawczego lub chirurgicznego, mniej lub bardziej inwazyjnego. Mniej inwazyjne to na przykład koblacja, czyli zmniejszanie masy tkanek podniebienia i gardła środkowego za pomocą pola elektromagnetycznego, za pomocą radiofrekwencji, za pomocą lasera dwutlenkowo-węglowego lub na przykład wszczepianie implantów w podniebienie miękkie. Są to metody mało inwazyjne i raczej stosowane w przypadku chrapania. Natomiast w przypadku obturacyjnego bezdechu sennego stosujemy zwykle metody bardziej inwazyjne i jest to metoda polegająca na wyprostowaniu skrzywionej przegrody nosa, usunięciu migdałków gardłowych, gardłowego, podniebiennych, bądź zabieg uwulofaryngoplastyki polegający na plastyce gardła i podniebienia. Można również zastosować metody nieinwazyjne, które polegają na leczeniu dodatnim ciśnieniem powietrza, którym pacjent oddycha przez całą noc. Są to maski nazywane CPAP, zakładane na całą noc i wówczas pacjent jest chroniony przed zapadaniem się tkanek, mięśni i języka podczas snu. Wśród przyczyn uniemożliwiających prawidłowy sen wymienić należy także przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, ograniczającą przepływ powietrza przez drogi oddechowe.
Kolejnym powodem zaburzeń snu mogą być dość specyficzne i dosyć często występujące dolegliwości z grupy zwanej parasomnie, które sprawiają, że osoba pogrążona w głębokim śnie może zachowywać się tak, jakby w ogóle nie spała. Do najważniejszych i najczęściej rozpoznawanych parasomni zaliczamy somnambulizm, czyli lunatykowanie, koszmary senne, lęki nocne i zaburzenia zachowania podczas snu. Somnambulizm, czyli lunatykowanie, to zaburzenie polegające na występowaniu złożonych zachowań w trakcie snu, których skutkiem może być na przykład wstawanie z łóżka, chodzenie po pokoju, przenoszenie przedmiotów, wychodzenie z domu, ubieranie się, przygotowanie posiłków, jedzenie, a w skrajnych przypadkach jazda samochodem czy zachowania agresywne. Obserwuje się tutaj również wykonywanie rutynowych czynności w nieodpowiedni sposób, na przykład oddawanie moczu do kosza na śmieci albo do umywalki. Lunatycy nie są świadomi swoich zachowań. Ich czynności nie są celowe i zaplanowane. Oczy mają otwarte, twarz jest pozbawiona jakiegokolwiek wyrazu. Nie można z nimi nawiązać logicznego kontaktu. Ich wypowiedzi są niezrozumiałe. Po wybudzeniu się obserwuje się całkowitą dezorientację i niepamięć tego, co się z nimi działo. Zaburzenie to rozpoczyna się zwykle do 3 godzin po zaśnięciu i trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. W trakcie epizodu lunatykowania należy ostrożnie odprowadzić osobę śpiącą do łóżka. Jeśli to niekonieczne, nie należy je wybudzać, gdyż może to sprowokować jakąś gwałtowną, nieoczekiwaną reakcję. Najczęściej pacjenci zwykle sami niezauważalnie powracają do łóżka i kontynuują sen. Kolejne zaburzenie z tej grupy to koszmary senne, czyli długie i skomplikowane sny wywołujące uczucie niepokoju. Sny takie bardzo często prowadzą do wybudzenia z przyspieszonym oddechem i kołataniem serca. Koszmary senne mogą być reakcją na konflikty oraz na przemijające, intensywne bądź traumatyczne przeżycia. Często występującym zaburzeniem utrudniającym sen są także lęki nocne, czyli silny, irracjonalny strach, nagłe, gwałtowne zrywanie się, budzenie się z głośnym krzykiem, kołataniem serca, przyspieszonym oddechem, wzmożoną potliwością. Lęki nocne zwykle występują u dzieci i są związane ze stresem oraz aktualnymi wydarzeniami. Dolegliwości te zwykle ustępują samoistnie wraz z okresem dojrzewania. Dość często występującymi są również zaburzenia zachowania podczas snu, czyli złożone i gwałtowne, a nawet agresywne ruchy ciała wykonywane w czasie snu. Występuje zwykle w drugiej połowie snu. Najczęściej obserwuje się u mężczyzn po 50 roku życia. Czasami zaburzenia zachowania podczas snu mogą wyprzedzać objawy chorób neurodegeneracyjnych lub też mogą być związane ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych bądź też nagłym odstawieniem alkoholu i leków przeciwlękowych. Zaburzeniem ruchowym związanym ze snem jest zespół niespokojnych nóg, charakteryzujący się potrzebą poruszania nogami wraz z uczuciem nieprzyjemnych doznań o charakterze pieczenia, mrowienia w obrębie kończyn dolnych. Występuje tutaj niepokój ruchowy. Dolegliwości zwykle nasilają się w godzinach wieczornych lub w okresie wypoczynku. Odczuwanie drętwienia i mrowień w obrębie kończyn dolnych przed zaśnięciem bądź też potrzeba poruszania nogami przed zaśnięciem bądź w trakcie snu zwykle prowadzi do występowania przewlekłych zaburzeń snu, do bezsenności włącznie. Parasomnię leczyć można za pomocą oddziaływań farmakologicznych i niefarmakologicznych. Oddziaływania farmakologiczne, czyli takie, w których stosujemy leki, jest zarezerwowane dla sytuacji, w których parasomnie czy objawy parasomni powodują powstanie zagrożenia dla zdrowia bądź życia pacjenta albo jego rodziny. Do niefarmakologicznych metod leczenia parasomni zaliczamy psychoedukację pacjenta i jego rodziny na temat istoty problemu i metod postępowania. Zabezpieczamy pacjenta przed potencjalnymi urazami poprzez właściwe rozlokowanie przedmiotów w pokoju, spanie na szerszym łóżku, w niektórych sytuacjach zamknięcie pokoju bądź też okien, trening snu, przestrzeganie zasad higieny snu. W niektórych sytuacjach stosujemy metodę, którą nazywamy deprywacją snu, polegającą na tym, iż pacjenta wybudza się na kilkanaście minut przed przewidywanym epizodem, na przykład lunatykowania. Czasami stosuje się również techniki relaksacyjne.
Konsekwencje zaburzeń snu dotykają nie tylko osoby nimi dotknięte i ich najbliższych. Mają niestety też szerszy wymiar społeczny i ekonomiczny. Efekty zaburzeń snu mogą być bezpośrednie, które występują już po jednej nieprzespanej nocy. Są to senność, nieuwaga, rozdrażnienie, ale również wypadki, urazy, absencja chorobowa. Natomiast skutki odległe są to choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, cukrzyca, alergie, ale też problemy rodzinne, towarzyskie, gorsza praca, niższe zarobki czy obniżenie jakości życia. Senność i wynikająca z niej rozdrażnienie i zmęczenie utrudniają codzienne funkcjonowanie i wypełnianie obowiązków w pracy i w domu. Wszystko to powoduje wymierne straty ekonomiczne możliwe do oszacowania. Pionierami takich wyliczeń są Amerykanie. Wyniki szokują. Roczne koszty zaburzeń snu oszacowano na około 40 miliardów dolarów. Na tę sumę składają się ograniczenie produktywności, absencja w pracy, koszty wypadków, zgonów, leczenia zaburzeń snu, jak również chorób będących efektem tychże zaburzeń. Jak dotychczas w Polsce nie przeprowadzono podobnych opracowań, ale wydaje się, że skutki ekonomiczne i społeczne są porównywalne. Ogromnemu problemowi bezsenności można, na szczęście, dość skutecznie przeciwdziałać. Chodzi tutaj o zachowywanie, jak w każdym innym obszarze życia, pewnych podstawowych zasad zwanych higieną snu. Dzielą się one na trzy grupy. Rytm snu i czuwania. Organizacja nocy. Organizacja dnia. Pierwsza z nich dotyczy rytmu snu i czuwania. Oczywiście, żeby przestrzegać zasad dotyczących rytmu snu i czuwania, trzeba ten rytm poznać. Każdy ma swój specyficzny rytm snu, który tylko w niewielkim stopniu jest modyfikowalny. Każdy wie, kiedy najlepiej pójść spać, kiedy najlepiej zasnąć i kiedy najlepiej wstać. I jeżeli spojrzymy na swoje zasypianie, na swoje wstawanie, to wielokrotnie widzimy taką sytuację, że kiedy położymy się zbyt późno, nawet bardzo zmęczeni, to zasypianie nie jest łatwiejsze, tylko trudniejsze. I analogicznie, jeżeli śpimy zbyt długo, jeżeli wstaniemy później niż zwykle, to wcale nie jesteśmy bardziej wyspani, tylko trudniej nam uzyskać czuwanie. W przypadku bezsenności rytm snu i czuwania jest zaburzony, czasem bardzo głęboko zaburzony i trzeba go z dużym wysiłkiem odtworzyć. Ponieważ nie da się bezpośrednio wpłynąć na to, o której zasypiamy, to trzeba bezpośrednio wpłynąć na to, o której wstajemy. Trzeba niezależnie od tego, czy dobrze spaliśmy, czy źle, czy jesteśmy wyspani, czy nie, wstać o określonej godzinie. Mało tego. Ilość snu, czy raczej ilość godzin przebywania w łóżku musi być limitowana. Ludzie, którzy kiepsko śpią, mają tendencję do wydłużania czasu przebywania w łóżku. Mówią wtedy, ja nie śpię, tylko leżę. Tymczasem owo leżenie wiąże się z bardzo krótkimi, ale jednak istniejącymi, występującymi epizodami snu. Te epizody snu trwają czasem po 2-3 minuty i nie dają wiele wypoczynku, natomiast zaburzają rytm dobowy. Dlatego zasada, która obowiązuje wszystkich cierpiących na bezsenność brzmi: im gorzej śpię, tym krócej przebywam w łóżku. Nie powinno się przebywać w łóżku dłużej niż 6-7 godzin. Pierwsza grupa podstawowych zasad higieny snu – rytm snu i czuwania. Poznaj swój rytm snu. Regularnie kładź się i wstawaj z łóżka. Wstawaj rano o stałej porze, niezależnie od ilości przespanych godzin. Krócej leż w łóżku. Kontroluj drzemki w ciągu dnia. Druga grupa zasad dotyczy samej nocy. Główną ideą tych zasad jest nabranie dystansu do swojej bezsenności, do swojego organizmu. Nie można kłaść się spać nastawieniem, że muszę koniecznie zasnąć, że to jest najważniejsze na świecie. Nie można też kłaść się spać z nastawieniem, że na pewno nie zasnę i na pewno nic się nie będzie działo. Jedynym poprawnym postępowaniem w przypadku bezsenności jest położenie się do łóżka z nastawieniem albo zasnę, albo nie zasnę, świat się nie zawali. Jeśli mówimy o dobrze zorganizowanej nocy, to trzeba też powiedzieć, że noc musi być wyraźnie oddzielona od dnia. Człowiek rano musi wstać, pościelić łóżko, ubrać się w dzienny strój, ogolić się albo zrobić makijaż w zależności od płci, a wieczorem przebrać się w piżamę i położyć się spać. A łóżko może służyć tylko do spania. Osoby z bezsennością nie powinny w łóżku czytać, oglądać telewizji czy robić czegokolwiek innego, broń Boże, jeść.
Jedynym wyjątkiem jest tu aktywność seksualna, która bardzo odpręża, a u mężczyzn działa wręcz nasennie. Trzeba też powiedzieć o tym, czego zdecydowanie unikać. Mianowicie osoby z bezsennością muszą unikać kawy, tytoniu i alkoholu. Co do kawy i tytoniu, sprawa wydaje się oczywista, chociaż znam pacjentów, którzy jak w nocy nie śpią, to zapalają papierosa albo robią kawę. Natomiast większy problem jest z alkoholem, ponieważ istnieje takie ogólne przekonanie, że alkohol pogłębia sen. Rzeczywistość jest troszkę inna. Pojedyncze, niewielkie dawki alkoholu co prawda ułatwiają zasypianie, ale skracają i spłycają sen. Natomiast powtarzane dawki alkoholu w dłuższej perspektywie prowadzą do zaburzeń zasypiania. Druga grupa podstawowych zasad higieny snu – organizacja nocy. Zachowaj dystans do zaburzeń snu. Nigdy nie staraj się spać za wszelką cenę. Oddziel wyraźnie dzień od nocy. Poza aktywnością seksualną łóżka używaj tylko do spania. Nie jedz w łóżku, nie oglądaj telewizji, nie czytaj. Trzecia grupa zasad zabrzmi może trochę paradoksalnie, ale trzeba powiedzieć, że o dobry sen trzeba zadbać również w dzień. Trudno głęboko spać, jeżeli nie było odpowiedniego czuwania, jeżeli dzień spędziliśmy w łóżku, w fotelu, przed telewizorem, jeżeli nie było aktywności fizycznej, jeżeli nie było zaangażowania w jakąś działalność. Takim dobrym przykładem jest aktywność fizyczna. Zaleca się bardzo wyraźnie osobom z zaburzeniami snu zwiększenie aktywności fizycznej i regularne, umiarkowane ćwiczenia fizyczne. Ale te ćwiczenia nie mogą być prowadzone bezpośrednio przed snem. Najczęściej mówi się, że aktywność fizyczna powinna być zakończona między 4 a 5 godzinami przed snem. A przed samym snem dobrze jest zjeść lekki posiłek, przy czym lekki oznacza lekki. Obfita kolacja nie ułatwi zasypiania, natomiast szklanka mleka albo bułka z serem może to zrobić. Trzecia grupa podstawowych zasad higieny snu – organizacja dnia. Żyj aktywnie. Ćwiczenia fizyczne zakończ najpóźniej na 4 godziny przed snem. Zjedz przed snem lekki posiłek, wypij kubek ciepłego mleka lub zjedz lekkostrawną kanapkę. Można powiedzieć, że do prawidłowego snu potrzebne są trzy rzeczy. Po pierwsze, poznanie swojego rytmu dobowego i szacunek dla tego rytmu dobowego. Po drugie, dystans do swoich dolegliwości, a po trzecie, dobre, intensywne życie w ciągu dnia. Specjaliści biją na alarm. Zaburzenia snu dotykają coraz większy odsetek ludzkiej populacji. Trendy przyszłościowe, niestety, nie są optymistyczne. I z tego powodu istnieje konieczność diagnozowania ludzi w tym kierunku i leczenia ich. Z tego powodu powstała oddzielna gałąź medycyny zwana somnologią, czyli medycyna snu. Niemiecki filozof Immanuel Kant powiedział bardzo miłe zdanie. Dla przeciwwagi wielu uciążliwości życia niebo ofiarowało nam trzy rzeczy: nadzieję, sen i uśmiech.